Dzień dobry, Andrzej Garbacki, firma Astor. Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku, w siedzibie firmy Fronius Polska, gdzie wspólnie firma Astor i Fronius prezentują systemy nowoczesnego spawania z użyciem automatów i robotów przemysłowych. Gościmy dzisiaj kilkadziesiąt firm z regionu, które są zainteresowane podnoszeniem swojej efektywności produkcji, obniżaniem jej kosztów i podnoszeniem jakości poprzez unowocześnianie procesów spawania. Jak widać, prezentowane są tutaj systemy z użyciem robotów Kawasaki Robotics i nowoczesnych źródeł spawalniczych firmy Fronius dla wielu najczęściej spotykanych technologii spajania. Znajdujemy się w oddziale firmy Fronius w Gdańsku, gdzie właśnie odbyło się drugie spotkanie w ramach Welding Tour. Welding Tour to nasza inicjatywa na 2024 rok. Mamy w planach odwiedzić 8 lokalizacji w Polsce i spotkać się z naszymi klientami oraz potencjalnymi klientami, aby pokazać im nasze portfolio. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs spawalniczy, na który zarejestrowało się 15 uczestników. Każdy uczestnik wykona 3 spoiny i sam zadecyduje, która spoina weźmie udział w konkursie. Oczywiście komisja będzie oceniać spoinę pod kątem wizualnym, a zwycięzcy wygrają przyłbicę spawalniczą firmy Fronius. Oprócz pokazów spawalniczych i konkursu jest czas na budowanie relacji i na rozmowy o spawaniu. Chcieliśmy zmienić formułę takich spotkań. Jest mało teorii, mało pokazów teoretycznych. Skupiliśmy się na jarzeniu łuku i na pokazaniu technicznych stron naszych urządzeń. Z całej Polski zjechali nasi technicy, specjaliści w spawaniu zrobotyzowanym, zautomatyzowanym, spawaniu ręcznym. I po pokazach nasi klienci będą mogli z każdym porozmawiać i zadać pytania.